Sylwia Micyk-Sadowa, dobry wieczór Państwu. Czas poznać pogodowe informacje, zapraszam. Jutro kontrolę nad pogodą przejmie rozległy układ niskiego ciśnienia, a wraz z nim nad region dotrą kolejne deszczowe chmury. Z zachodu napłynie do nas ciepłe powietrze polarno-morskie. Ta nadchodząca noc zapowiada się niespokojna dla kierowców, bo drogi w regionie będą bardzo śliskie. Temperatura na przeważającym obszarze regionu spadnie tej nocy do zera, na Podhalu do minus 4 stopni i to wystarczy, by powstały oblodzenia. Nad ranem na zachodzie regionu pojawią się pierwsze opady. A jutro w ciągu dnia będzie padać. Im bliżej Podhala, tym większe prawdopodobieństwo opadów deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro 8 stopni w Gorlicach, Wadowicach i w Nowym Sączu, 7 w Olkuszu i w Krakowie, 4 stopnie w Zakopanem. Uwaga na wiatr, który jutro przyspieszy. I jak Państwo widzą na meteogramie dla Krakowa, w najbliższych dniach będzie porywisty, a w Tatrach nawet bardzo silny. Ciśnienie rośnie, a jutro zacznie spadać i w południe krakowskie barometry wskażą 983 hektopaskale. Dwa kolejne dni przyniosą nam sporo opadów. W rejonach podgórskich przybędzie śniegu, a lokalnie może nawet zagrzmieć. W czwartek na termometrach zobaczymy od 2 do 5 stopni, w piątek od 3 do 6. Ostatnia mapa i tu dobre informacje. Jakość powietrza w całym regionie będzie jutro bardzo dobra. Ta informacja kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja za nie dziękuję i do zobaczenia.